Witajcie z tej strony Kuba i witam was w najnowszym odcinku Drogi do Malmy. Za nami przedostatnie preselekcje tegorocznego sezonu selekcyjnego, a mianowicie Melodi Festivalen. Także znamy już szwedzkiego reprezentanta kraju organizatora tegorocznej Eurowizji, a Szwecja należy do moich ulubionych państw na konkursie, o czym doskonale wiecie. I co roku kończy u mnie poza czołą 20. Także jestem ciekawy, co moja ukochana Szwecja przygotowała dla mnie w tym roku. Jak bardzo będę zniesmaczony tą propozycją. A może jednak, jak w przypadku Cornelii Jacobs 2 lata temu, będę zachwycony. A w tym roku Szwedzi przygotowali dla nas Norwegów. Markusa i Martinusa, którzy w Malmö wystąpią z piosenką Unforgettable. Ich zeszłoroczna propozycja R była moją ulubioną podczas całej stawki Melodi Festivalen i mam nadzieję, że w tym roku również przygotowali bardzo dobrą piosenkę oraz genialny występ. Także dłużej nie przedłużam i czas zapoznać się z gospodarzem tegorocznego konkursu. Będzie elektronicznie, już czuję ten klimat R. Będzie to poza sceną. Świetnie to wygląda, minęło 10 sekund. Gdzie oni są? Ej, genialnie wygląda ten występ. Lepiej niż R z tymi laserami. Dobra, czas na refren. Dobra, jest to już lepsze niż tatu, ale to nie trudno akurat. Genialny ten występ. Piosenka może trochę gorsza niż ta zeszłoroczna. Ale występ to wynagradza. I mam trochę vibe Benjamina Ingrosso. W bardzo podobnym klimacie jest ten występ, taki teledyskowy wręcz. Aha, to jest na scenie! Czyli też mają takie jak Benjamin. Ej, fajne to jest! W obrazku genialne. Super bridge. Aha, to była końcówka. Okej, Szwecjo, także podobało mi się to i myślę, że nie skończycie u mnie poza 20 najlepszą, że gdzieś was wcisnę w tą moją 20, bo jednak Markus i Martinus dostarczyli nam dobrą popówkę, dobrą klubówkę z genialnym występem i sam występ daje mi już taki vibe zwycięzcy Eurowizji, a przynajmniej czołowej piątki, także myślę, że Szwecja skończy tak jak zazwyczaj kończy, czyli w, no przynajmniej w top 10. Ja osobiście też lubię Markusa i Martinusa, lubię ich R, lubię ich inne piosenki, bo znam ich już od takich 6 ponad lat, kiedy oni jeszcze byli młodzi, oni wygrali norweski odpowiednik Norsk Melodi Grand Prix dla dzieci. No, także no, śledzę ich karierę już od bardzo dawna i w sumie nie wiem, dlaczego nigdy nie startowali akurat w norweskich preselekcjach, tylko zgłosili się do tego Melodi Festivalen.
ale no przynajmniej z dobrymi piosenkami się zgłaszają, bo podnoszą poziom tych preselekcji, także myślę, że Szwed też nie będzie wstydziła tego, co wysyłają na Eurowizję w tym roku. Myślę, że to będzie jedna z lepszych piosenek gospodarza podczas konkursu w ostatnich latach. Jest to bardzo chwytliwe, buja, jak widzicie, ja się bujałem, a ja do Szwecji jestem zawsze mega krytycznie nastawiony. Także jak mi się podoba, to myślę, że się Europie też spodoba. Tak jak mówiłem na reakcji, występ jest bardzo podobny do tego, co widzieliśmy w 2018 roku u Beniamina Ingrosso. Tylko nawet jest chyba bardziej dopracowane i nie ma takiego właśnie wrażenia, że to jest nagrane wcześniej, że to jest w ogóle gdzie indziej. Bo na początek myślałem, że to za sceny, ale już później były te dalsze ujęcia, bo widać już publikę. Także myślę, że robi to o wiele lepszy efekt niż Beniamin. Piosenka też mi się wydaje bardziej przystępna i nie będzie tam 20 kilku punktów, jak to miał Beniamin w głosowaniu widzów. Jestem ciekawy też pozostałej stawki Melodii Festiwalu, bo słyszałem, że w tym roku było kiepsko i że Szwedzi nie chcą wygrywać Eurowizji po raz drugi z rzędu. Czy mi to przeszkadza? Nie. Ale tak jak powiedziałem przed chwilą, bardzo dobra piosenka, bardzo dobry wynik pewnie będzie dla Szwecji. Oczywiście Jurorzy sypną punktem, widzowie też powinni sypnąć, także chłopaki mogą liczyć na świetny rezultat w maju. I to było wszystko, co ja myślę o Unforgettable. Na pewno o tym szybko nie zapomnę. I wrócę do tej piosenki niedługo. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o chłopakach, o ich propozycji, a także zajrzyjcie do opisu, gdzie znajdziecie wszystkie potrzebne linki do naszych social mediów, naszego Instagrama, Facebooka oraz serwer na Discordzie, gdzie komentowaliśmy, komentujemy i będziemy komentować różne, przeróżne sprawy związane z Eurowizją razem z wami, także jeżeli chcecie do nas dołączyć, zapraszamy. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Drogi do Malmö i pozostałych filmach na naszym kanale. Także pa!